O, coś dla mnie, stary. Harry Potter. Inkluzywny casting, niedouczony scenarzysta, co może później tak... O, ja jestem Potterheadem mocnym, to dawaj, to będzie dobre. Nie powiem nic odkrywczego, jeżeli stwierdzę, że... Ja wam powiem, nie powiem nic odkrywczego, jak znowu powtórzę, że uwielbiam materiały Drwala. Fenomenalny facet, naprawdę uwielbiam Harry jego materiały. Harry Potter to jeden z największych fenomenów naszych czasów. Do dnia dzisiejszego tak jest, jest to najlepiej sprzedający... No, całe pokolenie się na tym wychowało. No naprawdę, nie oszukujmy się. To jest książka, to jest film, który wychował naprawdę całe pokolenie milenialsów. Czy ty masz 30 lat, teraz 20 czy 40, Harry'ego Pottera znasz, kojarzysz, najprawdopodobniej lubisz. Mi się wydaje, że największy fenomen Harry'ego Pottera leżał w tym, że zarówno książki i filmy stawały się coraz bardziej dojrzałe wraz z dorastającymi odbiorcami. Tak jak pierwsza książka była książką typowo dla dzieci, dwójka już była taka o wiele bardziej tajemnicza, trójka pierwszy raz wprowadziła jakiś taki poważny motyw, prawda? Czwórka to jest Czara Ognia, nie? Czara Ognia jest akurat najgorsza, ale jak ktoś czytał książki, wie, że Czara Ognia była o wiele cięższa niż na filmie, no nie? Film był wtedy, no, to były takie niestety wtedy ciężkie czasy dla Hollywoodu, bo tam i Pattisona wzięli, ale no, te książki były raczej bardziej takie dark, no nie? No ale potem, no, już coraz ciekawsze te motywy były, bardziej głębokie. Wiadomo, no to nie było nie wiadomo co, to nie było, to nigdy nie były Twin Peaksy, prawda? Ale faktycznie motyw coraz taki poważniejszy był. Zaczyna się seria książek w historii. Autorka jest... A jaka jest waszym zdaniem najlepsza część Harry'ego Pottera? Trzecia. Książę Półkrwi jest najlepszy moim. Książę Półkrwi ma najwięcej takich motywów mrocznych, krwistych, takich... kwestionujących człowieczeństwo. Tak stricte, jeśli jakbyśmy rozpisali motywy Harry'ego Pottera, to Książę Półkrwi jest chyba najbardziej złożony moim zdaniem. Bo to w sumie będzie tak ciekawe, tak z tego co pamiętam. Jezu, dawno nie siadałem do Harry'ego Pottera. Ale jakbyśmy to sobie rozpisali. Jedynka to jest motyw czego? Jedynka to jest motyw straceni rodzice, biedne dziecko, odnalezienie się w szkole, no nie? No, magia taka, nic takiego. Dwójka to jest nic innego jak motyw przyjaźni. Trójka, o Jezu, trójka to już jest w ogóle przyjaźń, zdrada. Trójka to była rodzina, moc przyjaźni, takie rzeczy. Czwórka to jest Czara Ognia. Czwórka to była rywalizacja, nic więcej. Rywalizacja, siła, dorastanie, tam było dużo motywów miłosnych w czwórce, prawda? Piątka, poczekaj, czwórka to jest Czara Ognia. Piątka to jest Książę Półkrwi już, czy nie? Jezu, piątka to jest Zakon Feniksa. Dobra, sorry, Zakon Feniksa. Jezu, to jest takie gówno. Dobra, Zakon Feniksa to jest gówno, nie? Motyw Zakonu Feniksa to jest gówno. Tam są jakieś... O Jezu, nie. Co się dzieje w Zakonie Feniksa? Przeciwstawienie się władzy, ale to było takie infantylne. Bunt, dorastanie, bunt, no? Motyw buntu chyba. Faktycznie. Szóstka, no to już faktycznie kwestionowanie siebie jako człowieka. Szóstka miała najwięcej motywów kwestionowania tego, co jest moralne, co nie jest normalne. Znaczy moralne. Do czego może się człowiek dopuścić, w jakiej sytuacji. I to było zajebiste, bo już było takie najbardziej filozoficzne moim zdaniem. Siódemka, ósemka to już było, wiecie, to już była pogoń po prostu, nie? No dobra, kontynuujmy. No z najlepiej zarabiających pisarzy wszechczasów, zaś cała Potterowa marka wygenerowała łącznie ponad 25 miliardów dolarów zysku. No jest to. Nic dziwnego, że posiadający... J.K. Rowling Finance, dobrze zbazowana, trzeźwo myśląca, ja tam lubię J.K. Rowling, naprawdę. Ludzie jej nienawidzą teraz. Tak trochę brzmi, jakby materiał teraz tak celowo robił, żeby wkurwił ludzi. Nie, lubię J.K. Rowling. Moim zdaniem logicznie się wypowiada, myśląca babka, trzeźwo. W życiu nie przytałem nic takiego od niej, co bym stwierdził, że o Jezu, czemu ona tak myśli? Ja ją bardzo lubię. Prawa do filmowej wersji przygód młodego czarodzieja Warner Bros. Postanowił sięgnąć ponownie do tego worka pełnego złota. I już jakiś czas temu ogłosił rozpoczęcie prac nad nową, serialową adaptacją przygód Harry'ego i spółki. No i wszystko byłoby fajnie. Ale to będzie, poczekajcie, nowa adaptacja starego Harry'ego Pottera? Czy to będą właśnie te jakieś takie opowiadania jak Przeklęte Dziecko, takie rzeczy?
Tylko że bardzo szybko nad projektem zaczęły pojawiać się czerwone flagi. Wpierw internety obiegła wieść o tym, że twórcom nowego serialu zależy na inkluzywnym, różnorodnym castingu. No i w sumie, no przecież o co chodzi? No świat Harry'ego Pottera jest długi i szeroki i z pewnością występują tam ludzie wszystkich wzorów, kolorów i proweniencji. Kurde, świat Harry'ego Pottera jest świetnym lustrem naszego świata, bo to, co my kojarzymy z Harry'ego Pottera, to jest Hogwarts. Szkoła angielska taka typowo, prawda? No i Anglia faktycznie, no, u nas w Europie była mocno różnorodna, prawda? Przecież w Anglii było dużo faktycznie osób francuskiego pochodzenia, w filmie też były na przykład osoby czarnoskóre, no nie? W Anglii też występują, prawda? Było dużo osób ze wschodu, prawda? Też jakichś takich, jakie to jest określenie? Że na przestrzeni czasów po prostu jak migrowali, no nie? No to jest właśnie kraj kolonialny chyba mocno, czy nie? Nie wiem, może nie? W sumie nie wiem, czy kolonialny można użyć w stosunku do Anglii? W sumie nie jestem pewny. No na pewno o Stanach Zjednoczonych by to można by powiedzieć. A czy moglibyśmy to powiedzieć o Anglii? Ale dobra, whatever. Idziemy dalej, no nie? Nie będziemy się już tak w sumie rozdrabniać. Kolonizujący to na pewno. Ale... I teraz zobaczcie, przecież w Harry Potterze były przedstawione inne szkoły. Były na przykład szkoły, była jedna szkoła typowo kobieca, prawda? I nie wiem, one przypadkiem nie były ze Szkocji albo z Irlandii, one chyba ze Szkocji były. Była na przykład szkoła typowo rosyjska dla mężczyzn, z Bułgarii, to była bułgarska szkoła, a z Francji one były. Przyjechała męska szkoła z Bułgarii, no i co faktycznie, no z Bułgarii przyjechali Bułgarowie, no faceci tacy, wiecie, no Bułgarowie, no południe Europy, prawda? Oni są tak jak na przykład osoby z Turcji. Ciemne oczy, ciemne włosy, no nie? Karnacja podobna do naszej, może lekko bardziej muśnięta słońcem, no nie? Ale delikatnie, raczej tak jest z Bułgarami. Czy to było ekskluzywne? To było ekskluzywne, ale jaki na przykład procent u nas, jakbyśmy zrobili adaptację polskiej szkoły, prawda? Jak nasze polskie szkoły są różnorodne? No nasze polskie szkoły, raczej bym nie powiedział, że są różnorodne, bo głównie mamy Polaków w polskich szkołach, prawda? W Rosji mamy głównie Rosjan w szkołach, więc jeżeli, nie wiem, by się pojawiła jakaś adaptacja rosyjskiej szkoły magii, no to raczej ciężko byłoby tam szukać jakiejś inkluzywności, tak mi się wydaje. Wiadomo, ja nie mówię, że to jest, że osoby, nie wiem, innej karnacji lub pochodzeniu w polskiej przestrzeni, na przykład szkolnictwa, nie istnieją, bo oczywiście, że istnieją, ale raczej są rzadkością, prawda? I to jest może kwestia, wiecie, tego, że w Stanach Zjednoczonych ludzie są bardzo przyzwyczajeni do tego, że oni mają ogromną ilość tak jakby nacji wewnątrz, prawda? Ludzi diametralnie różnorodnego pochodzenia. I trochę sobie nie zdają z tego sprawy, że u nas tak nie jest, nie? U nas tak po prostu nie jest. A kontynuujmy. Tylko że ta informacja pojawiła się odnośnie castingu do tego głównego trio. Harry'ego, Rona i Hermiony. No nie wiem czemu, ale mam wrażenie, że nowa adaptacja będzie zgoła inna od swojej książkowej wersji. You are a gangster, Harry. Aha. A następnie, żeby było ciekawie, jeden z głównych scenarzystów nowego serialu przyznał się, że nawet nie przeczytał książek i w sumie to niespecjalnie ma ochotę się ich trzymać. Aha. No bo po co? On przecież ma tylko robić adaptację cudzej twórczości. A to po co robi adaptację książki, skoro nie chce adaptować książki? To może niech poczyta sobie jakieś fanfiki i poogląda fanarty na necie i wtedy zrobi własny serial, który będzie stylizowany. Czyli on nie robi adaptacji. On robi film, czy tam serial, który jest stylizowany. Ja dni temu przeziębienie, jak słychać, nie odpuszcza mnie, no ale ja też odpuścić nie mogę, no kurka wodna. Toć nie bez powodu nabiliście na kanale już ponad 200 tysięcy subskrypcji. Szanowni Państwo, ja Wam po raz kolejny pięknie dziękuję za taką aktywność, za to, że tylu Was tu się zebrało. Słuchajcie, 200 tysięcy, toć to tyle ludzi na stadionie się mieści i to pewnie nie jednym. Także z mojej strony ogromnie Wam dziękuję. Pamiętajcie, w weekend
Pewnie w niedzielę robimy strumyk imprezowy, żeby scelebrować jakoś te 200 tysiaków. Także zapraszam każdego tutaj obecnego na strumyk i rzecz jasna, jeżeli ktoś jeszcze subskrypcji nie zostawił, no to gorąco polecam. Dołączcie do naszego zdroworozsądkowego grona, bo jest nas coraz więcej i ani myślimy się zatrzymywać. Tak czy inaczej, szanowni państwo, dzisiaj temat Harry'ego Pottera. A może Harry Potter? I tego, aha, co się dzieje wokół nowego serialu. W tym filmie więc podsumujemy wszystko, co na ten temat wiemy oraz nie omieszkamy skomentować czerwonych flag, czy też ciemnych chmur, jakie to właśnie nad Hogwartem już w tym momencie wiszą i co z tego wyniknie. Także bez zbędnego oględzenia, bierzmy się za grillowanie. Dawaj, dawaj. Na początku może takie pytanie zasadnicze, czyli czy w ogóle ta nowa adaptacja jest potrzebna i czy w ogóle ma to sens? Z perspektywy biznesowej robienie czegokolwiek w uniwersum Harry'ego Pottera ma sens jak najbardziej. Nie bez powodu marka ta wygenerowała tak wiele kasy. Przypominam, już kilka dobrych lat temu cała marka wygenerowała ponad 25 miliardów zysku i myślę, że w tym momencie jest tego jeszcze więcej. W tematyce Harry'ego Pottera już od dawna nie są to tylko książki, nie są to tylko filmy, które to swoją drogą zarobiły ponad 7 miliardów dolców na świecie, ale jest też oczywiście cały merchandising. Są zabawki, klocki Lego, parki rozrywki, spin-offy rzecz jasna, które pojawiały się po drodze, które też były czasem lepsze, czasem gorsze, no ale no były. No i oczywiście gry wideo, w tym oczywiście. Ej, a kto jest finalnie właścicielem całej marki Harry'ego Pottera w tym momencie? Rowling? Warner Bros? Jak wygląda podział marki? Jesteśmy tego jakkolwiek świadomi? Warner. A jak jest podział dokładnie procentowy? 100% ma Warner Bros? Weźcie, sprawdźcie, to mnie ciekawi, nie? Najnowsze Hogwarts Legacy, które pobiło wszelakie rekordy sprzedaży i pokazało, jak wielki popyt wciąż jest na Harry'ego Pottera. Więc nie ma się co dziwić, że Warner Bros. Chce z tej marki po raz wtóry skorzystać. I patrząc na to, że już od kilku dobrych lat jest moda przede wszystkim na seriale, no to nie ma się co dziwić, że właśnie serial do tego wybrali. Jednakże pierwsze znaki zapytania pojawiły się wtedy, kiedy ogłoszono, że nowy serial będzie adaptacją 7 ksiągu o Harrym Potterze. Nie będzie to więc jakaś nowa historia, jakiś spin-off, nie będzie to jakieś rozwinięcie uniwersum stworzonego. Rowling ma prawa do postaci, Warner Bros. Filmy i seriale. Aha, okej. Okay. Przez J.K. Rowling jakiegoś innego wątku, tylko będzie to dokładnie to, co było w książkach. Tu pojawiły się duże znaki zapytania, ponieważ już przecież istnieje ta filmowa seria o Harrym Potterze. Po co to gdyby to jeszcze było złe, jakoś specjalnie te filmy. Właśnie. Pamiętajmy, że w serii filmów o Harrym Potterze owszem, zdarzały się czasem średniaki, ale zdarzały się też produkcje naprawdę, naprawdę dobre. I większość fanów na całym świecie bardzo dobrze te filmy kojarzy. Z pewnością one cały czas bardzo mocno istnieją w pamięci fanów, więc teraz pytanie, po co dawać im po raz kolejny w sumie to samo, tylko... Ja wam wytłumaczę, bo każdy fan Harry'ego Pottera pójdzie jeszcze raz na nowe do kina wtedy. Więc sprzeda się to dosłownie raz jeszcze. A że internet jest teraz ogromną osią promocji i przy okazji jestem teraz ja tego promocją, jest Drwalerem Bajło, no to każdy będzie chciał zobaczyć. To ma być serial. A mówiliśmy, że to aha, ale to będzie aha, widzicie, ja myślałem, że oni jeszcze raz nagrywają film. A to będzie serial. No to każdy kupi abonament. A tych fanów jest... Także o ile za kilka lat, nie wiem, za 5 lat, za dekadę może, rzeczywiście taki pomysł wzbudziłby, jak sądzę, powszechny entuzjazm, tak teraz, można sobie zadawać pytania, czy to jest w ogóle potrzebne. Z drugiej strony jednak, już pierwsze informacje o nowym serialu zapowiadały, że będzie to bardzo, bardzo wierna adaptacja. I to jest ciekawe, ponieważ wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że ogrom materiału źródłowego musiał zostać wycięty w ten czy inny sposób w przypadku filmów. Najzwyklej w świecie limitowany metraż filmu nie pozwalał na pokazanie czegokolwiek więcej niż w sumie głównego wątku. I tutaj, moi drodzy, dokopałem się do jednego z artykułów, i to jeszcze po naszemu, z kwietnia 2023 roku. Także pierwszy moment, gdy ogłoszono, że serial ma się w ogóle pojawić. I już wtedy J.K. Rowling zapowiadała, że będzie to wierna ekranizacja. Jak czytamy, prezes i dyrektor generalny HBO i Max już wtedy informował, że J.K. Rowling będzie
zaangażowana w realizację nowej wersji przygód Harry'ego Pottera. Ma być producentką wykonawczą serialu. Sama J.K. Widzę, że jutro streama nie ma. Rowling zaś zwróciła uwagę na wierność literackiemu pierwowzorowi, jaką ma zachować nowy serial. Zaangażowanie Platformy Max w zachowanie integralności moich... Ale z uwagi na to będzie 5 filmów na kanale. Muszę wam to jakoś wynagrodzić. Będzie 5 filmów. Od 12 do 20 będą filmy. Książek jest dla mnie ważne i nie mogę się doczekać bycia częścią tej nowej adaptacji, która pozwoli na pewien stopień głębi i szczegółowości, jaką może zapewnić tylko długi serial. Serial ten ma posiadać po jednym sezonie na każdą z 7 książek. Zaś przewidywany czas produkcji na całość to, uwaga, dekada, więc jest to plan doprawdy olbrzymi na przestrzeni kilku lat, na przestrzeni kilku sezonów serialu. Tylko że, szanowni państwo, to było wtedy, a teraz jest teraz. Dzisiaj sobie skorzystamy z tego artykułu. Nowy scenarzysta serialu Harry Potter nie czytał książek i nie chce się ich trzymać. Scenarzysta nadchodzącego serialu Harry Potter, Andy Greenwald, twierdzi, że nie podoba mu się pomysł ścisłej adaptacji książek J.K. Rowling. Mimo że, jak sam przyznaje, trzymanie się tych książek byłoby sukcesem. No niesamowita zdolność dedukcji pana scenarzysty. Te książki mają miliony fanów na całym świecie i zarobiły miliardy dolców. Chyba trzymanie się ich przyniesie pieniądze. Brawo, Sherlocku. Jak jednak czytamy właśnie dalej, pan scenarzysta przyznał, że nawet nie skończył czytać wszystkich książek. Pan Greenwald został spytany, czy może... Ej, stary, jak jesteś scenarzystą Harry'ego Pottera, no nie, i masz go adaptować, to nawet jak ich nie skończyłeś czytać, to po prostu nie mów o tym i wyjdzie ci to na lepsze. Nie macie takiego wrażenia? Możliwe byłoby bezpośrednie zaadaptowanie powieści Rowling o Harrym Potterze do telewizji i odpowiedział krótko, tak. No i tu chyba nie ma nikt wątpliwości. Jeżeli możecie zrobić serial, gdzie macie na jedną książkę, nie, film trwający 1,5 godziny, 2 godziny, ale cały jeden sezon. Nie wiem, to jest tak, jakbyś przyszedł na rozmowę o pracę i powiedzielibyście na rozmowie o pracy, czy jest pan świadomy tego, że w biurze niektóre spotkanie mamy o 7:30, a ty byś powiedział, ja nie lubię przychodzić na spotkania na 7:30. Wolę się wyspać. No to kurwa. Także nie wiem, 7, 8, 10 odcinków, no to bez problemu większość tego, co tam się w książce znajduje, zaadaptujecie, tak? Jednakże następnie stwierdził, myślę, że pomysł niezwykle rygorystycznej adaptacji z tekstu na ekran jest prawdopodobnie pewnym sukcesem. Po raz kolejny, brawo Sherlocku. Jednakże później podzielił się swoimi przemyśleniami na ten temat. Jeśli coś trąbi o swojej absolutnej wierności, myślę, że przyjemności, które można z tego czerpać, prawdopodobnie nie będą dla mnie, ponieważ nie czytałem wszystkich książek. Czytałem je mojej starszej córce, dopóki nie mogła ich czytać sama. To jak podrosła, to pewnie już nie czytał, nie? Czyli zaraz, zaraz, to ja zadaję takie pytanie, dlaczego pan w takim razie startował w ogóle na scenarzystę tego projektu? Skoro twierdzi pan, że trzymanie się książek będzie czymś, z czego pan nie będzie mógł czerpać przyjemności, bo nawet pan sobie nie zadał tyle trudu, żeby przeczytać te książki. A książki już ile lat są, moi drodzy? I oni tego człowieka wzięli, moi drodzy. Oni go wzięli do roboty. Mimo że jak tutaj patrzę, on wcale nie ma jakichś super duper... Ja nie wiem, o co chodzi. To nie jest tak, że zatrudniając kogoś do jakiejś pracy, sprawdzasz jego znajomość tekstu źródłowego? Osiągnięć. 4 seriale, z czego w 3 był producentem, a w 1 był scenarzystą. Nie nazwałbym tego jakoś szczególnie bogatym portfolio, szanowni państwo. A po usłyszeniu takich słów, ja bym temu panu podziękował. No jeżeli pan nie będzie czerpać przyjemności z oddania wiernie tego, co jest w książkach, no to może niech pan znajdzie sobie robotę gdzie indziej, no. Najwyraźniej ten projekt nie jest dla pana. Mnie się wydaje, że to jest normalne podejście. Ale jak wiemy, żyjemy w czasach, gdzie wierność z książkami nie ma znaczenia. Są inne priorytety, moi drodzy. A jakie to są priorytety, do tego sobie zaraz dojdziemy. Następnie pan scenarzysta narzeka na autorkę. Uwaga, myślę, że może istnieją jakieś inne twórcze możliwości w tym świecie. Ale J.K. Rowling kontroluje wszystko i nie pozwoli nikomu innemu bawić się jej zabawkami. No i prawidłowo. I to jest jej prawo i to jest oczywiście bardzo opłacalne dla niej. Więc to jest to, co dostajemy. Pewnie pan... Kurwa, dobrze robi. Kurde bele, wszystko by się udało, gdyby nie ci wszyscy autorzy, dlaczego nie pozwolą nam robić, co nam się żywnie podoba z ich dziełem życia? Dlaczego nie wezmą worka z pieniędzmi i nie zamkną grzecznie mordy, podczas gdy my będziemy wesoło nadpisywać to, co oni zrobili, wywalać to, co uznamy za zbędne i dodawać coś od siebie, żeby było to lepsze niż było w oryginale. No bo co z tego, że to ich twórczość, autorów, stała się popularna na całym świecie, zdobyła miliony fanów, zarobiła miliardy dolców, a nasza twórczość nie.
Jakoś się nam nie udało jeszcze wybić. Teraz się wybijemy. Na cudzych plecach, na cudzej franczyzie, na cudzej marce, ale najpierw ulepszmy ją wedle swojej woli. Widzieliśmy doskonale tego efekty w Rings of Power, które Władce Pierścieni i nazwisko Tolkiena miało gdzieś tylko w nazwie. Nie wiem, jak stary patrz na to Rings of Power, ja mam wrażenie, że to jest jakaś produkcja zrobiona przez AI. Nie wiem, o co chodzi w tej scenografii. To wygląda tak biednie, że chuj. To musi być taki kraj. Znaczy, trzy razy próbowałem to oglądać, trzy razy wyłączyłem to w trakcie pierwszego odcinka. Nie da się. W środku nie było tam praktycznie nic z tego, a innym doskonałym przykładem był niestety nasz rodzimy Wiedźmin i to, co wyczyniał z nim Netflix. Coś, co było tak złe i tak bardzo... Ja nie oglądałem tego trzeciego sezonu Wiedźmina, a tam Jaskier się z Radwidem chyba wali, nie? ...oderwane od czegokolwiek, co było dobre w książkach, że nawet główny aktor Henry Cavill uznał, że da sobie z tym po prostu spokój, bo nie warto. Na samo wspomnienie tych nieszczęsnych tworów już się człowiekowi odechciewa, a tu jeszcze tyle roboty. Jeszcze to zmontować wszystko trzeba dzisiaj. A z moim przeziębieniem to może być różnie. Potrzeba doładowania. Gaminate! A co to ten Gaminate? No to ja ci już wyciągnę słowa, synku, i czuro tłumaczę. Gaminate to produkt polskiej marki. Czy to wersję Energy, czy to wersję Hydration, czy to na shakery, bidony, whatever, na wszystko macie zniżkę z kodem DRWAL o całe 10%. Link do sklepu Gaminate zostawiam wam w opisie tego materiału. No a teraz to, moi drodzy, łyczek dla kurażu i lecimy dalej z tym filmem. Wasze zdrowie. Lubię, jak oglądam takie filmy i tak. Jedna osoba napisała, ten segment to mógłbyś pominąć. A druga napisała, szanuję, że tego nie pomijasz. Co robisz, widzowie, co robić? Cholipka! Także, szanowni państwo, to jest właśnie scenarzysta tego typu, który najchętniej wziąłby cudzą twórczość, podpisałby się pod tym, tylko po to, żeby mieć w sumie gdzieś tą cudzą twórczość, no bo po co, tak? On ma lepsze pomysły. Tylko, że tu ma właśnie ten problem, że pani Rowling jest nie tym typem autora, którego on chciałby widzieć. Ponieważ, jak pewnie zauważyliście, typy autorów są dwa. Jedni są ci, którzy właśnie wezmą worek z pieniędzmi i później mają gdzieś to, co się dzieje z ich twórczością. Sapkowski. Dzień dobry, panie Sapkowski. A drudzy to są ci, którzy chcą mieć pieczę nad tym, co się robi z ich dziełem. Ponieważ najzwyklej w świecie czują się odpowiedzialni za wszystko, co powstaje na bazie ich twórczości. Nie ma się zresztą Sapkowski co dziwić. No, wielokrotnie sobie Harry mówi, Potter... że on nie jest pisarzem, jest biznesmenem. Ja Sapkowski ma jakiś inny biznes, który nie jest oparty o Wiedźmina, czy nie? Jest dziełem życia, największym literackim dzieckiem pani Rowling, no to nie ma się zupełnie co dziwić, moi drodzy. Ten temat wielokrotnie podejmowałem tutaj, bardzo fajnie pamiętam, podjęliśmy go z Czerwiem Fantastycznym podczas naszej rozmowy długiej. Tam też podałem przykłady właśnie takich autorów, którzy chcą... Ej, DRWAL często podaje ten... DRWAL często tworzy materiały z tą babeczką Czerw Fantastyczną, ona też jest taka zbazowana, radykalna, jak my i DRWAL, czy nie? Tak? Tak, okej. Okay. Przypomnijcie mi po tym materiale, coś wam puszczę fajnego, okej? Okay? Być zaangażowani w każdy projekt, który dotyczy ich twórczości. Którzy chcą mieć wgląd w to, co się dzieje, jak to się dzieje i w razie czego móc interweniować. No i ja na przykład myślicie, że my jesteśmy społecznością radykalną, czy nie? Jak byście określili nas jako społeczność? Nie. Tak. Nie, i tak i nie. Mało radykalną. To zależy, tak, nie. W czym niby radykalni? Wiecie co? Ja myślę, że tak. Ja wam to rozrysuję. Nas jako społeczność można rozrysować na bardzo prostym grafie. Jak jest kompas polityczny, prawda? Masz kompas polityczny i masz tak. Lewice i prawice. Left, right, no nie? Ale... Masz potem jeszcze aspekt ekonomiczny do tego dorzucony. To my jesteśmy jak ten... My jesteśmy jak libertarianie, ja bym tak powiedział. Mamy dwie strony... Mamy dwie zupełnie inne strony. Czyli w niektórych kwestiach... Ja na przykład, wiecie, sam uważam, że jestem bardzo otwarty, ale w niektórych jestem strasznie radykalny. A jak na kompasie jest na przykład taka skrajna prawica? Gdzie są ci libertarianie? Prawo dół, no nie? Czy nie? Ja już muszę zobaczyć kompas polityczny. O, patrz, to my jesteśmy. Masz skalę ekonomiczną i socjalną. To my jesteśmy tak stricte libertariańsko.
A to jest korytarne i libertariarne? Kurwa, poczekaj. Tak, to tak zawsze wygląda. To tak zawsze wygląda, no. No i my jesteśmy taki, kurwa... Ciekawe to jest w sumie. To jest... Libik, no. Ja jestem strasznym libikiem. Naprawdę. A to fajny materiał, nie? Że oglądamy Drwala też się polityczne. A na przykład wy się identyfikujecie z takimi wartościami, to ja wam przedstawię moje wartości, z którymi się identyfikuję. Będą dobre komentarze pod tym filmem na YouTubie. Ja na przykład jestem... O, cześć Grzegorz Braun. Ja na przykład tak. Totalnie mnie nie interesuje, skąd kto jest, skąd kto pochodzi, jaki ma kolor skóry, pochodzenie, religię. Nie interesuje mnie to, ale ma zapierdalać i dawać coś od siebie, nie? Nie zapierdala, wypierdala. Tak to widzę. Czyli ta, na czym idea, na którym zostały zbudowane Stany Zjednoczone, jak świetnie prosperowały, a od tego odeszli. Serio, totalnie mnie nie interesuje, stary. Ale wszelkie rozdawnictwo pieniędzy na przykład, nie wiem, ktoś zapierdala i sam się czegoś dorobił, a ktoś inny leżał na bezrobociu i mówi, a kurwa, ja też bym to chciał, bo inni mają. No to sorry, wypierdalasz, typie, nie? Zero rozdawnictwa. Każdy ma się przystosować do społeczeństwa, nie narzucać swoje racje. Bo na przykład to mnie osobiście triggeruje to trochę, no nie? Że są ludzie, którzy migrują do innych krajów i narzucają swoje prawa w innych krajach. Uważam, że to jest bardzo takie nie na miejscu. To jest takie wbrew takiego savoir-vivre. To jest jakbyś przyszedł do kogoś do domu i mu mówił, jak ma funkcjonować, nie? To ja na przykład bardzo, bardzo nie lubię czegoś takiego. W ogóle się z tym nie utożsamiam. Uważam, że to ty masz się zaadaptować do społeczeństwa, a nie społeczeństwo do ciebie, nie? Ale no nie wiem, czy na przykład jak to mówię, czy to jest radykalność, tylko już nie wiem, jak to wygląda, nie? To są takie... Czy to, co ja przedstawiam teraz, czy to są bardzo radykalne takie poglądy? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem to jest zdroworozsądkowe, takie... No świat tak funkcjonował. Ja tak zostałem wychowany, nie? Ty chcesz żyć prawem dżungli? Nie, to nie jest prawda. Takie libertariańskie podejście nie przejawia się prawem dżungli. Wiadomo, wtedy niewidzialna ręka kapitalizmu i wolnego rynku wszystko ukróci i wyłoni najsilniejszych, ale to tak działa życie, że wyłania najsilniejszych, ale to nie znaczy, że nie możesz odpowiednio kontrolować takich rzeczy, że nie możesz mieć, wiesz, jakiejś specjalnej kontroli przeciwko monopolowi, prawda, że nie możesz odpowiednich systemów mieć, by wspierać mniejszych przedsiębiorców, prawda? Radykalny, będący skutkiem zdecydowanych, bezkompromisowych działań, dążący do zasadniczych zmian w życiu społecznym lub politycznym, będące wyrazem do tych dążeń. No to idąc tym tokiem rozumu, ale a to widzisz, to jest ciekawe, bo na przykład mówiąc o takim radykalnym podejściu, to raczej myślimy o takim radykalizmie, który mówi ci, tak ma być i tyle, no nie? Co by się w sumie wpisywało w tą definicję. Ale jak mówimy o radykałach, to raczej myślimy o ludziach, którzy są wierni pewnym wartościom, które mają być określone, nie? Odgórnie. Bo uważają, że są na przykład wyższością moralną. No dobra, kontynuujmy materiał. Ja lubię, wiecie, rozmawiać o takich... Ja się nie znam na polityce w ogóle. Nie interesuje mnie ani polityka, ani historia. Wiem mniej więcej, jakie mam poglądy, ale no też na przykład... No dobra, kontynuujmy. Panem jest tutaj choćby Eiichiro Oda, czyli twórca... Sądzisz o bezrobotnych matkach pobierających jak najwięcej zasiłków, mimo że mogłaby spokojnie iść do roboty? No, jestem przeciwny rozdawaniu pieniędzy, no nie? Uważam, że każdy człowiek jest w stanie się odpowiednio zaadaptować i każdy człowiek bierze to, co jest dla niego opłacalne. Jeżeli ktoś siedzi na zasiłku i pobiera świadczenia tylko dlatego, że na przykład jest matką, no to najprawdopodobniej jest to dla niej opłacalne. Więc wybiera drogę najmniejszego oporu. Więc wykorzystuje ona wtedy system, no nie? Coś, co na początku miało być ramieniem pomocy, stało się ramieniem wykorzystania. No ale to też bardzo taki otwarty temat, nie? To wiesz, nie jesteśmy w stanie gadać, bo zaraz coś... O, kurwa! Czemu powiedzieć, że matka ma zapierdolać do pracy, jak ma miesięczne dziecko, nie? Wychowywanie dziecka to też praca, tylko nieodpłatna. To nie rób sobie dzieci. Jak uważasz, że wychowywanie dziecka to praca? Ja nie wiem, Ostatnio taka rolka mi się wyświetliła, no nie? Nie pokażę wam jej, bo jej nie zapisałem, nie? Na TikToku. I babka mówiła tam o tym, że dziewczyno, pamiętaj, jak twój mąż przychodzi do domu, to daj mu tam trochę odpocząć, prawda? Bo mężczyźni cały czas rozwiązują problemy, jak są w pracy, są tam potrzebni. Jak przyjdzie do domu, nie napadaj go od razu, daj mu chwilę odsapnąć, daj mu zjeść obiad i dopiero potem z nim porusz jakiś ważny temat, bo mężczyźni mają to do siebie, że cały czas rozwiązują problemy. I jak przychodzą do domu, to potrzebują chwilę od tego odsapnąć. Pierwszy komentarz.
Matka w natarciu. A co w takim razie z nami, matkami, które cały dzień siedzą z dziećmi, zajmują się domem? Czy my nie mamy w takim razie prawa do odpoczynku? Myślę, no nie, no weź powiedz coś takiego, to od razu będzie matka w natarciu. To nie rób se dzieci. No, Jezu, powiem to, a wkurwi to większość osób. Dlaczego większość osób robi se dzieci? Serio, dlaczego? Jaki jest podstawowy element robienia sobie dzieci? Większość osób robi sobie dziecko z potrzeby, bo czują potrzebę posiadania dziecka. Bo tak jesteśmy zaprojektowani, instynktowne to jest dla nas, no. A potem, no, posiadanie dziecka to są swego rodzaju wyrzeczenia. Jeżeli nie jesteś gotowy na te wyrzeczenia, nie rób sobie dziecka. Dobra, kontynuujmy, bo będzie masny materiał. A mangi One Piece, który, gdy Netflix przyszedł z chęcią robienia adaptacji, dał im... Nie wiem, mnie to tak osobiście wkurza. Te wszystkie matki pierdolą, jak to jest ich dzieci, jakie one są ważne, jak one kochają, jak to cały świat by ten... Ale potem jak nagle gada coś o zajmowaniu się tym dzieckiem, to praca na cały etat. Ja pierdolę. Proszę cię, no to chyba jednak nie jest tak kolorowa, jak to przedstawiasz, skoro to praca na cały etat. Nie wiem, ja tam chodziłem do szkoły, do przedszkola i moja matka pracowała i mój stary też pracował. Nie trzeba było się 10 lat z dzieckiem w domu i się tym zajmować. Żelazny warunek. Bardzo chętnie, w porządku, ale i do mnie należy ostatnie słowo. No i co? No i wyszedł Hicior. Doceniony zarówno przez fanów oryginału, jak i przez nowych widzów. No ale dla pana scenarzysty to jest najgorsze, co może być. No to po raz kolejny, po co w takim razie się w ogóle tu pchał? Moi drodzy, dobrze wiemy po co. Ponieważ to jest opłacalne, tylko że dla niego. Pokażcie mi osobę, która nie zna franczyzy Harry Potter. No wszyscy wiedzą, co to jest Harry Potter. Pan bardzo chętnie się podpisze pod tym. Jakoś powiąże swoją osobę z całą franczyzą. Nawet jeżeli nie ma o niej bladego pojęcia, nawet jeżeli nie podoba mu się podejście autorki, nawet jeżeli to on w ogóle tych książek nie czytał. Magia! To jest prawdziwa magia, moi drodzy. Nie jakieś machanie różdżką. Jak ten człowiek się dostał na to miejsce? To jest magia. Jak słusznie zauważa autor artykułu, komentarze scenarzysty są tylko kolejną czerwoną flagą na tego serialu. Największymi może być ostatni casting na 3 główne role. Harry'ego, Rona i Hermione. W ogłoszeniu castingowym, które zostały opublikowane na oficjalnej stronie Harry'ego, zauważono, że zespół produkcyjny jest zaangażowany w, uwaga, inkluzywny, różnorodny casting. Do każdej roli prosimy o zgłaszanie wykwalifikowanych wykonawców bez względu na pochodzenie etniczne, płeć, niepełnosprawność, rasę, orientację, tożsamość płciową lub jakiekolwiek bla 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 inne. Ej, a słuchajcie, czy to wszystko jest potrzebne tutaj dalej? Czyli można by po prostu napisać: prosimy o zgłaszanie wykwalifikowanych wykonawców, kropka? Po co? Serio, po co jest ten cały dodatek? Nie rozumiem. Skoro wszyscy się mogą zgłaszać, to dlaczego trzeba naznaczyć, że nie ma znaczenia pochodzenie etniczne, płeć, niepełnosprawność, rasa, orientacja seksualna, tożsamość płciowa lub inna podstawa chroniona przez prawo? Serio, po co? Skoro może się zgłosić każdy. Wskaźniki. I to jest, moi drodzy, jak najbardziej fakt. Tutaj możecie sobie zobaczyć oficjalny właśnie komunikat. Proszę bardzo, casting na Harry'ego Pottera, na Hermione, na Rona Weasleya. Casting odbędzie się w kwietniu 2025. No i tu na dole jest taka właśnie ciekawa informacyjka, tak? Niech się zgłaszają wszyscy, niezależnie od tego, jak wyglądają, niezależnie od tego, jakiej są płci, proweniencji i tak dalej, i tak dalej. Zgłaszajcie się szumnie i dumnie. I moi drodzy, może ze mną jest coś kurde nie tak. Ja się wychowałem w świecie, w którym zasadą aktora był acting. Z angielskiego. Acting to jest oczywiście gra, granie jakiejś postaci, ale acting to jest po angielsku także udawanie. Aktor miał udawać postać, jaką gra. I to udawać ją na każdym możliwym polu. Im bardziej, tym lepiej. Zachowanie, mowa oraz wygląd. Dlatego też w momencie, gdy w scenariuszu, w książce napisane było, że szukają łysego... Aktor musi być plastyczny, no. Brodatego Słowianina, no to mógłbym śmiało startować, tak czy nie? Ale gdyby było w książce napisane, że ta postać jest gościem z Jamajki, z urodą a la Bob Marley, z bujną czupryną, z dreadów, no to ja nawet bym nie startował, no bo dobrze widzę, że no ja się w tą postać nie wcielę, choćbym bardzo chciał. Nawet jeżeli sobie doczepię czuprynę z dreadów, to i tak będzie kilka szczególików, które będą mnie jednak różnić i dyskwalifikować w tym castingu. No ale, moi drodzy, tak było kiedyś, tak na logikę się robiło kiedyś castingi. Dzisiaj, jak widać, castingi mają zupełnie inne priorytety. I tutaj przypomniano nam sprawę obsadzenia czarnoskórej aktorki do roli Hermiony. Był to przypadek tej sztuki.
sztuki teatralnej powstałej na bazie Harry'ego Pottera, który tam przenosił akcję x lat do przodu, Harry Potter i Przeklęte Dziecko. No i właśnie wtedy w tej sztuce teatralnej Hermionę zagrała czarnoskóra aktorka, tak? I pamiętam, zrobiło się wtedy głośno o tym, że o, jak to czarnoskóra aktorka gra Hermionę? Tylko że kurczę, wtedy akurat tego nie rozumiałem zupełnie, tego szumu, ponieważ teatr rządzi się nieco innymi prawami, tak? W teatrze nie raz i nie dwa. Teatr jest o wiele bardziej naznaczony sztuką, no nie? Też ma. Widzieliśmy sytuację, gdzie pulchna, podstarzała pani potrafiła zagrać powabną, szczupłą dziewoję. Także w teatrze to nie do końca tak działa w ten sposób, bo jednak liczba aktorów teatralnych jest dużo, dużo mniejsza. W teatrze czasami nawet giga często mężczyźni grają kobiece role, no nie? W ogóle nawet teatr jak powstał, to zawsze mężczyźni grali kobiece role i to do dzisiaj czasami jest odtwarzane w roli jakiegoś takiego performance'u artystycznego, nie? To jest super. No, no nie, no teatr zupełnie innymi prawami rządzi, no to prawda. Niż aktorów telewizyjnych, a poza tym oni są jeszcze zrzeszeni zwykle w jakichś właśnie tych teatralnych organizacjach, kołach i tak dalej. Niemniej, nawet gdy spytacie sobie Google, czy Hermiona naprawdę była czarna, to nawet Google nam przypomina wedle Harry Potter Wiki, że czarne bądź w ogóle postacie o innym niż białym etnosie są wyraźnie określone w książce jako takie, albo są wspomniane, że mają takie fryzury, jak na przykład dredy czy inne loczki, albo na przykład z imienia widać, że to są imiona na przykład Cho Chang. No przepraszam bardzo, jak widzicie imię Cho Chang, to choćbyście nie mieli opisu tej postaci, dobrze wiecie, jak ona wygląda. Także to Włoska też wskazuje wyraźnie na pochodzenie etniczne. Nie? Jeżeli zaś chodzi o Hermionę, to nigdy nie jest wymieniona jako czarna. Wręcz przeciwnie, zawsze była wymieniona jako biała i tam było wiele powodów, tak? Że jej twarz stawała się biała lub czerwona w pewnych sytuacjach, że było wspomniane, że opalała się latem. Opis zawsze był mocno jednoznaczny, jak ta postać wygląda. Ale wiecie, co ja wam powiem, moi drodzy? Ja jestem prawie pewien, ale mogę się zaskoczyć, kto zajebisty. Wie, ale jestem prawie pewien, że Hermiona będzie czarna. To u mnie, czy to u Drwala jest taki biały ten? U Drwala chyba, nie? Tak. Tej nowej adaptacji. Nie bez powodu takie, a nie inne kroki były czynione już lata temu. Nie bez powodu już wtedy zresztą pani Rowling stwierdziła, tak, że to ci, co podnoszą głos na taką obsadę aktorki wtedy, te lata temu, to są rasiści. I że ona się tym nie przejmuje i że Hermiona może być czarna z jej błogosławieństwem i entuzjazmem. Pani Rowling swoją drogą ma mocno lewicowe poglądy, pamiętajcie, co jest kuriozum, patrząc na to, że to właśnie to jest lewa właśnie strona barykady. Ona jest taką strasznie, kurwa... No ona jest chyba libertarianką taką, tak mi się wydaje mocno. Ona ma lewicowe poglądy, ale nie zapędza się w tych lewicowych poglądach do rogu, gdzie powie coś po prostu nielogicznego. Za co Rowling była najbardziej skrytykowana? Największa krytyka względem jej postaci miała miejsce wtedy, gdy powiedziała, że transseksualne kobiety nie są w stanie miesiączkować, ponieważ jest to genetycznie niemożliwe. I za to zaczęli cancelować. To chyba było na ostrzejsze z nią, tak mi się wydaje. Rowling w tym momencie uderza z armat z każdej strony, ale tak, moi drodzy, zupełnie zdroworozsądkowo oceniając, patrząc na to, co dzisiaj się dzieje w kinie, uważam, że bardzo, bardzo mało prawdopodobnym będzie to, żeby tak wyglądało. Za to, że zadawała się z... Ale, Jezu, jak mnie to wkurwia w dzisiejszych czasach, że wszystkich się nazywa czystami, zistami, no nie? Jak tylko ktoś, kurwa, ci nie pasuje, to już mu doklejasz jakąś łatkę, no nie? I robili na gonkę, okej? Okay? Okej. Okay. No ale uwaga, teraz to, co będę mówił, jest ten. To, co teraz będę mówił, jest... Zalecam słuchać ze zrozumieniem, bo ja się nie będę tłumaczył z czegoś, co ktoś inny sobie pomyślał. Ja się mogę wytłumaczyć z tego, co ja powiedziałem, no nie? Czy za każdym razem, gdy do czynienia mamy z jakimkolwiek procederem, który zaczyna się popularyzować, to czy pojawia się grono osób, które w momencie pozwolenia na niego publicznie zaczyna go wykorzystywać na swoją korzyść? Czy jeżeli na przykład my jako społeczeństwo jesteśmy tolerancyjni względem osób transseksualnych, prawda? To czy to znaczy, że wszystkie osoby transseksualne będą odpowiednio moralne względem innych osób? Niestety nie. Ponieważ znajdą się ludzie, którzy na przykład będą używać tego jako narzędzia w celu wykorzystania innych osób. Ale to nie jest związane teraz, czy to się tyczy osób transseksualnych, czy to się tyczy osób, nie wiem, o określonym kolorze skóry. Tak po prostu działają ludzie. Nieważne, jakie są płci, nieważne, jakiego są pochodzenia, prawda? Zawsze znajdzie się pewien odsetek, który będzie wykorzystywał pewien precedens na własną korzyść.
Ale to, co ja uważam, że jest na przykład najbardziej rasistowskie, to jest po prostu dopisywanie pewnego precedensu, w sensie pewnej sytuacji do ogółu. I to jest rasistowskie, prawda? No nie oszukujmy się, możemy tak powiedzieć. Powiedzenie, że Polacy są złodziejami, jest rasistowskie względem Polaków. Ale czy na przykład, nie wiem, odsetek procentowy Polaków w innych krajach był faktycznie naznaczony jakoś? Oczywiście, że był statystycznie. Ale powiedzenie, że Polacy są złodziejami, jest określeniem, wiecie, no takim małostkowym, no nie? Będzie rasistowskie, będzie jakąś negatywną konotację tworzyło względem Polaków, prawda? Nie wzięło się to z niczego, no bo faktycznie pojawiały się takie przypadki, ale no to, co jest takim największym radykalizowaniem, powiedzmy, ogólnie społeczeństwa, to jest wyciąganie pojedynczych przykładów i tłumaczeniem całego ugrupowania pojedynczym przykładem, czyli wiedza anegdotyczna, coś takiego, z czym ja na przykład często walczę w grach komputerowych, bo mnie to irytuje, no nie? No to jest głupie wtedy po prostu. No ale kontynuujmy wideo. Mało dzisiaj główne trio tej opowieści. Ja nie wiem, wiecie, no bo to już dochodzimy do takich czasów, gdzie ja jako streamer wypowiadający się publicznie bardzo mocno uważam na to, co mówię, żeby zaraz ktoś gdzieś tego nie wyciął z kontekstu, nie powiedział czegoś więcej, nie dopowiedział czegoś za mnie, czego ja nie powiedziałem, no nie? Bo już gadamy o tematach, które są społecznie, no po prostu ciężkie do rozmowy. Mało kto w ogóle potrafi o tym rozmawiać, no nie? I tak jak widzicie, ktoś podał przykład tego, że duża drama z Rowling toczyła się względem tego, że mówiła, że niektóre osoby pod przykrywką bycia osobami transseksualnymi wykorzystywały inne osoby. No, zawsze to będzie pewien odsetek, nieważne czym my się będziemy zajmować, prawda? Zawsze. Wszystko, co gdzieś będzie popularne, wszystko, co przejdzie gdzieś do naszego społeczeństwa, w pewnym momencie ktoś pomyśli, jak mogę to wykorzystać w nieuczciwy sposób, nie? Pierwszych czasów. Moi drodzy, 3 białe dzieciaki o typowo europejskim etnosie, a do tego jeszcze jeden rudy? No co wy, nie ma takiej opcji. To już dzisiaj nie przejdzie. I jeżeli już raz udało się tą Hermionę przemalować, tak jak mówię, wtedy akurat z tym problemu, no myślę, że nie ma co szukać, no bo to był trochę inny przypadek adaptacji. Ale jak już raz to zrobiono, to zrobią to ponownie. Tym bardziej, że słuchajcie, mamy do czynienia z trio, gdzie dwójka to są... No nie wiem, ja gadam takie rzeczy z ciszą na czacie, ale co wy sądzicie na ten temat? Serio, no ciekawy jestem. Nie, myślicie, że to, co mówię, jest jakieś radykalne, jest jakieś wręcz przeciwnie, może przeciwieństwem tego, jest jakoś za bardzo otwarte? Czy wydaje wam się to, kurwa, logiczne, czy nie? Tak jakby logika jest logiką, no nie? Możemy się tolerować, możemy się nie tolerować, możemy się akceptować, możemy się nie akceptować, ale no istnieją pewne jakby fundamenty logiki i każde zagadnienie da się jakoś logicznie rozpatrzeć, nie? Dwa głupie chłopaki, a jedna to jest jedna mądra dziewucha. No to tu nie ma żadnych pytań, moi drodzy. Tu jest wszystko już oczywiste, że tak powiem. Bardzo się zaskoczy, jeżeli tak jednak nie będzie. Tak, bardzo się zaskoczy. Kto wie? Także sorry memory, pożegnajcie starą Hermionę, bo już niedługo przywitacie zupełnie nową. Jak czytamy na końcu, potwierdzenie tego, o czym mówiłem na początku, że mimoż to Rowling i szefowie Platformy Max twierdzą, że serial będzie autentyczny względem oryginalnych książek. Zaś całość jest planowana jako 10-letni serial. Koniec końców, szanowni państwo, wiele jest czerwonych flag na temat tego serialu. Czy to w ogóle ma sens? Jeżeli ma sens, to jak to zostanie zrobione? Czy wiernie, czy niewiernie, czy tradycyjnie, wedle książek, czy może nowocześnie, postępowo, inkluzywnie, różnorodnie? Odpowiedzi na to pytanie nie poznamy jeszcze przez długi czas, ponieważ jak widzieliście, casting do ról odbywać się będzie dopiero w przyszłym roku. Także póki co, moi drodzy, piszcie komentarze. Jak się zapatrujecie na podejście pana scenarzysty? Czy podobnie jak i ja uważacie, że z takim podejściem powinien on być po prostu wywalony na zbity pysk? Bo ewidentnie to nie jest jego projekt. Z drugiej strony piszcie, co sądzicie o planach castingowych, jak to wyjdzie waszym zdaniem. Tak czy inaczej, szanowni państwo, komentarze należą do was. Ja ze swojej strony odsyłam na moje social media, szykuję się mentalnie i fizycznie, żeby głos ogarnąć do naszego strumyka celebrującego 200 tysięcy. I oczywiście zapraszam każdego do dołączenia, a póki co ode mnie to wszystko. Z brodatym pozdrowieniem. Fajny Drwarem Bajło.